jest dobre i należy to akceptować i należy to tolerować. Natomiast ta tolerancja się kończy natychmiast, kiedy to im jest nie na rękę. To jest ta tolerancja. Wybiórcza, tak, jednostronna. Tak, tak. Tak. Niestety. Jestem załamany, dlatego że widzę konsekwentne działania rządu. Bardzo konsekwentne. Wiele razy mówią, że są niekonsekwentni. Oni są bardzo konsekwentni. Jednego dnia zamykają fitnessy i inne kluby, dlatego że uważają, że są to niskie pomieszczenia i ryzykuje się tam podwyższoną możliwością zainfekowania, co jest bzdurą. Tam są naprawdę wysokie pomieszczenia ze względu na chociażby na sprzęt, który jest stawiany. A chwilę później podają, uprawiaj sport, bądź aktywny fizycznie, bo to jest dla ciebie zdrowie. To są hipokryci, którzy absolutnie nie pamiętają sami, co powiedzieli tydzień temu. Ale są bardzo konsekwentni. Zamykają kolejne małe struktury. Zamykają rolników, zamykają przedsiębiorców, którzy świadczą usługi kulinarne. Gastronomię zamykają. Zamykają małe firmy, które świadczą usługi dla klientów. Nie wolno ci wyjść. Zamknij się w domu. Oglądaj telewizję. Uśmiechaj się. Rozmnażaj się. Ale bez konsekwencji. Najlepiej to tylko seks. No, taki, żeby nie było konsekwencji. Siedź w domu. Nie miej siły na nic więcej. Nie protestuj. Siedź na dupie, nie przytakuj. To jest ich... Siedź na dupie i przytakuj, przepraszam. To jest ich działanie. To są ludzie, którzy absolutnie za nic mają jakiekolwiek wartości. Do celu bez najmniejszych odstępstw od punktu. Nie wiem, kto te punkty napisał, kto napisał ten program. Nie wiem, czyją oni realizują politykę. Bo sądząc po tym, co dzieje się na całym świecie, nikt tego w Polsce nie wymyślił. Jest to odgórny plan realizowany w wielu krajach świata. Punkt po punkcie. U jednych szybciej, u innych wolniej. Dla niepoznaki czasami... pomija się niektóre z tych punktów, albo tworzone są one inaczej, ale one wszędzie dokładnie w tej samej kolejności się odbywają, w tym samym tempie. Oni z góry wiedzą, kiedy przyjdzie następna fala. Oni z góry wiedzą, jakie będą działania w ramach tej fali. Wmawia się ludziom, że jest tragicznie. Te wszystkie komunikaty o karetkach stojących pod szpitalami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że na przykład wyznacza się, że szpital ma miejsc covidowych 10. I jak przyjedzie 11 osoba, to mogą być puste łóżka, ale nikogo się nie przyjmuje. I co się robi? Robi się program, pokazuje się budowę szpitala na Stadionie Narodowym. Coś, co trwa kilka lat, coś, co wymaga ogromnej inwestycji, infrastruktury, już mówiliśmy o tym, podciśnienie, tlen. Azot, odpowiednie całe instalacje, systemy nawiewowe, wyciągowe, izolatoria, cały system wentylacji, który jest oparty w ten sposób, że nie następuje wdmuchiwanie do innych pomieszczeń. To wcale nie są proste konstrukcje. A tymczasem tuż obok stadionu macie szpital południowy. Stojący, gotowy szpital południowy, budowany od lat. Szpital, który jest praktycznie gotowy do działania. Dlaczego tam się tego nie pokazuje? Dlaczego tam się nie inwestuje? Dlaczego nie skończy się tego szpitala i nie wstawi się tam łóżek? Pokazuje się wiaty dla karetek pogotowia na SOR-ach, że są przerabiane na łóżka. Ale pusty szpital w Warszawie stoi. Tymczasem robi się cyrk na Stadionie Narodowym. Pokazuje telewizja, że jest tam szpital, że działa, że lekarze się już zgłaszają. No to jak to kurwa jest? Powiedzcie mi. Brakuje wam tych lekarzy do pracy? Czy macie 1500 osób już do pracy na Narodowym? Wy sami nie wiecie, kiedy kłamiecie. Wy sami sobie zaprzeczacie. A najgorsze jest to, że ta banda tępych lemingów, która ogląda tą waszą telewizję, tą waszą papkę, ten wasz pudding przygotowany dla nietomnych, łyka to jak pelikany i nie widzi nigdzie niezgodności. Wy skurwysyny tępe polityczne. Poczekaj. Nie rozkazuj.